Pan z wami. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. K Ježíšovi přišli farizeové a učitelé zákona z Jeruzaléma s otázkou. Proč tvoji učedníci přestupují podání předků? Vždyť si před jídlem nemyjí ruce. Ježíš přivolal zástup a řekl jim: slyšte a pochopte. Člověka neposkvrňuje to, co vchází do úst, ale co z úst vychází, to člověka poskvrňuje. K němu přistoupili učedníci a řekli mu: víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova? On jim odpověděl: každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vytržena i s kořenem. Nechte je. Jsou to slepí vůdcové slepých. Když ale slepý povede slepého, oba spadnou do jámy. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Thank you.
Drazí mladí, drazí poutníci, drazí bratři a sestry, drodzy uczestnicy festiwalu młodych, drodzy pielgrzymi. To już 31 wydanie festiwalu młodych w Medjugorje w tym roku pod hasłem Przyjdźcie i zobaczycie. Kto pierwszy wypowiedział te słowa? To był sam Jezus Chrystus. A działo się to zaraz po chrzcie Chrystusa w rzece Jordan, gdzie chrzcił święty Jan Chrzciciel, a towarzyszyli mu dwaj jego uczniowie. Zapewne byli jeszcze młodzi i szukali drogi życia, komu wierzyć, za kim pójść. Gdy Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa, nazywając Go Barankiem Bożym, ci dwaj uczniowie pojęli, że chodzi o kogoś bardzo ważnego. Przecież do dzisiaj wypowiadamy te słowa w każdej mszy świętej przed przyjęciem Komunii Świętej. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Powodowani ciekawością ruszyli za nim. Toto je 31. wydání festivalu mladých Medjugorje. Tento rok pod heslem Pojďte a uvidíte. Kdo první vyslovil tato slova? Byl to samotný Ježíš Kristus. A stalo se to hned potom po Kristovu křtu na řece Jordánu. Kde je pokřtěn svatý Jan Křtitel. I vidět čete. Tko je prvý izgovori o té řeči? Bio je to sam Isus Krist. A dogodilo se to odmah nakon Kristova krštenja u rijeci Jordanu, gdje je krstio svetý Ivan Krstitelj. A doprovázeli ho dva učedníci. Určitě ještě byli mladí a hledali životní cestu, komu věřit, koho následovat. Když Jan Křtitel ukázal na Ježíše a nazýval ho Beránkem Božím, tyto dva učedníci pochopili, že se tu jedná o někoho velmi důležitého. A i dodnes vyslovujeme tato slova při každé mši svaté před přijímáním svaté hostie. Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Ze zvědavosti vyšli za ním. Když se Ježíš na ně podíval, zeptal se, co byste chtěli? A oni řekli, mistře, kde bydlíš? Ježíš odpověděl pozváním. Pojďte a uvidíte. A tak jsme přišli do hesla tohoto letošního festivalu. Jeżeli ktoś nas ciekawi, a nawet intryguje, chcemy wiedzieć nie tylko jak się nazywa, ale także skąd pochodzi, skąd przyjechał i gdzie mieszka, jaki jest jego adres. I gdy nas zaprosi do siebie, chętnie takie zaproszenie przyjmiemy, bo mieszkanie pozwala nam lepiej poznać jego lokatora i wiele o nim mówi. Nawet celebryci szczycą się swoimi mieszkaniami i chętnie je pokazują w internecie. Jestliže se nam zda niekto zajmawi, jestliže nas dokonce fascynuje, tak si přejeme vidět nejenom, jak se jmenuje, ale i odkud pochází, odkud přišel a kde žije,
jakou má adresu. A když nás zavolá k sobě, rádi takové pozvání přijmeme, protože nám příbytek, jeho příbytek, umožňuje lépe poznat jeho obyvatele a víc to o něm promlouvá. Dokonce i slavné osoby jsou hrdí na své domy a rádi je ukazují na internetě. Trzeba go spotkać. Nie wystarczy kontakt telefoniczny, mailowy czy na łączach społecznych. Ważne jest miejsce spotkania. Takim miejscem spotkania jest właśnie Medjugorje. Któryś z pielgrzymów mi powiedział, tutaj w Medjugorje czuje się obecność. Czyją obecność? Obecność Boga, obecność Jezusa i obecność Maryi, naszej Matki. Abychom někoho lépe poznali, musíte se s ním setkat. Nestačí se jen skontaktovat telefonem, mailem anebo na sociální síti. Důležité je místo setkání. Takové místo setkání je právě Medjugorje. Jeden z poutníků mi řekl, tady v Medjugorji je cítit přítomnost. Čí přítomnost? Přítomnost Boha, přítomnost Ježíše a přítomnost Marie, naší Matky. V světě, v kterém žijeme, coraz trudněji je o spotkání v reálu a coraz łatwiej o kontakty w virtualu. Coraz trudniej jest o spotkanie z kimś, komu możemy zaufać, przed kim możemy się otworzyć, a nawet wypowiedzieć to wszystko, co nas boli. I dlatego chorobą cywilizacyjną stała się samotność. We świecie, w którym żyjemy, jest stale cięższe się setkać we skuteczności, a jest lechciej się skontaktować ve virtuálním světě. Je stále těžší setkat se s někým, komu se můžeme svěřit, komu se můžeme otevřít a dokonce i říci všechno, co nás bolí. Kvůli tomu se stala osamělost nemocí této civilizace. Stvářajíc člověka vypověděl slova ciągle aktuálne. Nie jest dobře, żeby člověk byl sam. Z natury człowiek jest istotą społeczną, dlatego też samotność doskwiera człowiekowi z różnym nasileniem we wszystkich czasach i okresach. Gdyż Bóg stwarzał człowieka, wysłowił słowa, które są na trwało aktualne. Není dobre, aby był człowiek sam. Člověk je od přírody společenská bytost, proto osamělost trápí člověka různou intenzitou v každém čase a období. Velkým časem i místem spotkání je Mša Święta. To ona stanoví nejvážnější čas každého dňa v Medjugorje. V čase Mši Świętej jesteśmy zaproszeni do dwóch zastawionych stołów. Do stołu Słowa Bożego i do stołu Eucharystii. Każdego dnia możemy się przy tych stołach pożywiać. Przecież człowiek nie żyje tylko pokarmem dla ciała, ale potrzebuje i to jak pokarmu dla duszy, dla umysłu i dla serca. Velký čas a velké místo setkání je mše svatá. Právě ona je nejdůležitější okamžik každého dne v Medjugorji. Během mše svaté jsme pozváni ke dvou prostřeným stolům, ke stolu Božího slova a ke stolu Eucharistie. Každý den se můžeme sytit za těmito stoly, tak jako tak, člověk nežije jen z pokrmu pro tělo, ale potřebuje, a to velice, pokrm pro duši i mysl i pro srdce. Je to fragment knihy proroka Jeremiáša ze Starého testamentu.
ten wielki prorok, który mówił prawdę, za którą był prześladowany, doświadczał dojmującej samotności. Bóg mówi do niego: dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. Nikt się nie troszczy o twoją sprawę. Nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić. Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie. Nie szukają już ciebie. Ale Bóg go pociesza, mówiąc: albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę. Co nam dnes nabízí stůl Božího slova? Toto je čas z knihy proroka Jeremiáše ze Starého zákona. To je velký prorok, který říkal pravdu, kvůli které byl pronásledován. Zažil pronikavou osamělost. Bůh mu říká: nevyléčitelné je tvé poranění, bolestná je tvá rána. Není lék pro tvé poranění a nezaceluje se. Všichni tvoji milenci na tebe zapomněli, ale Bůh ho utěšuje a říká: ale já tě uzdravím, tvé rány vyléčím. Příčiny samotnosti jsou bardzo různé i nie zawsze od nas zależne. Cierpią osoby pozbawione opieki, osoby bez rodziny, często chore, bo choroba izoluje. Cierpią sieroty. Cierpią dzieci, których rodzice się rozwiedli. Ale są też rodzaje samotności zawinione. Zamykanie się na innych. Egoizm. Myślenie tylko o sobie. Skąpstwo. I tak wiele innych wad składają się na samotność. Drazí přátelé, příčiny osamělosti jsou velmi rozdílné a nezáleží vždy na nás. Trpí osoby bez péče, osoby bez rodiny, častokrát nemocní, protože nemoc izoluje. Trpí sirotci, trpí děti, jejichž rodiče se rozvedli, ale existují i druhy osamělosti, za které si můžeme sami. Uzavřenost k druhým, sobeckost, myslet jen na sebe, lakomost a mnohé jiné zvyky vytvářejí osamělost. Cierpí na samotność. Dlaczego? Bo nie wiedzą, jak żyć. Bo nie mają komu zaufać. Bo są zranieni i zamknięci w sobie. Bo są też wykorzystywani czy oszukiwani, doznają różnych krzywd, czują się zawiedzeni, popadają w smutek i depresję. Brakuje im godnych zaufania przewodników, bo ich nawet nie szukają. Mnozí mladí trpí osamělostí. Proč? Protože nevědí, jak žít. Protože nemají nikoho, komu mohou věřit. Jsou zranění a uzavření do sebe. Jsou také využívány a podvedeni. Trpí různými nepravdami. Cítí se zklamání, upadají do smutku a deprese. Chybí jim spolehlivý průvodci, protože je nehledají. Člověk věřící nepovinně čuť se samotný. Jeżeli modlí se slovami modlitvy pańskiej Ojcze nasz, to mając takiego ojca może i powinien zwracać się do niego w każdej sprawie, otwierać przed nim serce i ujawniać najskrytsze myśli. Może rozmawiać z naszą matką i matką Chrystusa, pocieszycielką naszą, królową pokoju. Nicméně wierzący człowiek by se neměl cítit osamoceně. Jestliže se modlí slova modlitby Páně, Otče náš, mající takového Otce, může a potřebuje se mu obracet v každé věci, otevírat mu své srdce a ukazovat nejskrytější myšlenky.
může mluvit s naší matkou, matkou Kristovou, s naší utěšitelkou, královnou pokoje. A te rozmowy z Bogiem to nic innego jak modlitwa. Pisał wielki polski poeta Adam Mickiewicz. Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczym. Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał, ja, proch, będę z Panem gadał. Tak, modlitwa to właśnie gadanie z Bogiem, bo On doda nam siły, udzieli optymizmu i nadziei, ukaże prawdziwy sens życia. To On nas pośle do innych. A ty rozmowy... Ty rozmowy z Bohem nejsou nic jiného než modlitba. Velký polský básník Adam Mickiewicz napsal: Pane, co jsem já před tvou tváří? Prach a nic. Ale když jsem tobě mou nicotu vyznal, já prach, budu mluvit s Pánem. Ano, modlitba je právě rozhovor s Bohem. On nám dá sílu, daruje nám optimismus a naději, ukáže nám pravý smysl života. On nás pošle k druhým. Tego nauczą nas psalmy, najpiękniejsze modlitwy, które powtarzał sam Jezus Chrystus, którymi modli się codziennie cały Kościół. My žijeme pro sebe, žijeme pro druhé. To nás naučí žalmy, nejkrásnější modlitby, které opakoval samotný Ježíš Kristus, které se celá církev modlí každý den. Slova Božího z dzisiejszej zastawy to prawda o ludzkim sercu. W znaczeniu innym niż anatomiczne, serce to centrum ludzkiej osobowości. Tam spotykają się myśli, zamierzenia, uczucia i ludzkie sumienie. O wartości człowieka decyduje czystość serca. O czystość ciała dbamy aż do przesady, z użyciem tylu środków sanitarnych i kosmetycznych, jakimi pełne są galerie handlowe. Druhý pokrm ze stolu Božího slova, který se nám dnes nabízí, je pravda o lidském srdci. V neanatomickém smyslu je srdce středem lidské osobnosti. Tam se setkávají myšlenky, záměry, city a lidské svědomí. Čistota srdce nám určuje hodnotu osoby. Přehnaně se staráme o čistotu těla. Používáme tolik hygienických, kosmetických prostředků a jsou jich plné obchody. Srdce, která je ještě bardziej ważna. I Chrystus daje nam dzisiaj lekcję czystości serca. Niech to, co przychodzi z zewnątrz, czyni serce nieczystym. Nie tylko niektóre potrawy uważane za nieczyste, ale nawet zewnętrzne złe wrażenia zmysłowe, na które czyste serce jest odporne. Jeszcze więcej bychom se mieli starać o czystotę serca, která je ještě důležitější. A Kristus nám dnes dává lekci o čistotě srdce. Nedělá srdce nečistým to, co přichází zvenku. Nejenom nějaký pokrm, který se považuje za nečistý, ale dokonce i vnější zlé vlivy našich smyslů, na které je čisté srdce odolné. Ježíš říká svým: ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. I tłumaczy dalej: z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nieumytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym. Ježíš říká svým: neznečišťuje člověka, co vchází ústy, ale co z úst vychází, to člověka posporňuje.
A dále vysvětluje, neboť ze srdce vystupují špatné myšlenky, vraždy, cizoložství. Nisu baš razumjeli o čemu se radi i Isus im to objašnjava. Kao poznava... Učedníci nerozuměli, o čem se jedná, a Ježíš jim to vysvětluje. Ten, který zná o lidské přírodě, což pak nechápete, všechno, co vychází z úst, jde do břicha a pak do záchodu. Naopak, co z úst vychází, ze srdce vychází, to poskvrňuje člověka. Sakramentem pojednání i pokoju. Je to sakrament odpuštění grzechů i vzmocnění na lepší drodze życia. Tym sakramentem jest również Eucharystia z drugiego stołu mszy świętej. Pokarm dla duszy i wzmocnienia serca. Postoj naczyn to jest sakrament ozdrawienia, nazwan sakramentom pomirenia i mira. To jest sakrament oproszczenia grzechu i jaczania za boli. Existuje sposób, je to svátost uzdravení, nazván svátostí smíření a pokoje. To je svátost odpuštění hříchů a síla pro lepší životní cestu. Tato svátost stejně tak jako Eucharistie z druhého stolu mše svaté, opravdový pokrm pro duši, posiluje srdce každého z nás. Využijme je často a nebojme se. Musíte být silní. Svatou Eucharistii dále pokračujeme v kostele. Mše svatá pokračuje v kostele. Ona w kościele.